Mamy mądrych dyplomatów, takich inteligentnych ambasadorów. Ambasador Polski we Francji, Jan Emeryk Rościszewski, jak to ładnie brzmi, rodzina szlachecka, sam przy tym jest kawalerem maltańskim. I otóż ten ambasador powiedział w wywiadzie radiowym czy telewizyjnym, że jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak przystąpić do wojny. Jak przystąpić do wojny? Taki to jest mądrala Rościszewski. Powinien się znaleźć od razu na paryskim bruku, wywalony być z tej ambasady za takie słowa. Polska miała już wystarczającą ilość wojen, a ostatni udział Polski, wprawdzie nieznaczny, ale jednak udział, w wojnie przeciwko Irakowi był tylko kompromitacją naszego kraju, bowiem nic tam nie znaleziono, nie było żadnej broni masowego rażenia, żadnej broni masowej zagłady. Cała ta inwazja na Irak była oparta na kłamstwie, co zresztą potwierdził prezydent Trump, który był parę lat temu w Warszawie. A więc żadnej wojny, nie bierzemy udziału w żadnej wojnie, nikt nie chce tutaj wojny. C'est pas l'OTAN, c'est pas la Pologne, c'est pas la France, c'est pas la Slovaquie qui augmente cette tension. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, c'est la Russie qui fait l'invasion sur le territoire, c'est la Russie qui tue des personnes, c'est la Russie qui kidnappe les enfants ukrainiens. Donc, soit aujourd'hui l'Ukraine va défendre sa indépendance, sinon, en tout état de cause, nous serons obligés de rentrer dans ces conflits parce que nos valeurs principaux qui étaient le fondement de notre civilisation, de notre culture, de notre, seront en danger fondamental. Donc on n'a pas de choix aujourd'hui.